Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my znowu gramy w Twilight Escape. Troszkę przesrane mamy, bo będziemy musieli jakoś przezwyciężyć własne lęki i pójść do przodu. Okej. Okay. Nie, no wolę zostać w domu. A tak serio, a czekaj. A nie da się otwierać, dobra. No, będziemy sobie musieli jakoś radzić. Nie wiem jak, ale tak. Na starcie będzie przedupas? Nie, tak nie. Okej, czego z dwóch stron mam wajchę? No spoko. Jeszcze Putis będzie mi straszył. To będzie? Halo? Dzień dobry. Okej, coś się zrobiło. W sumie dobrze, nie wiemy co. Ale fajnie też nie jest. Tia. Jakby ta regeneracja jej magii szybciej działała, to byłbym wdzięczny, bo jeszcze się okaże, że niepotrzebnie to robię, bo zaraz umrę. No i co? Oj, głupota moja by była. No, zregenerowałbym sobie manę, a tu zaraz bym zginął, bo bym spadł. Okej. Postękamy. Możemy. Coś ciężkostrawnego zjadła, he. Tak. No. Nice. Okej. Okej. To się da przeskoczyć. Z kluczem. Serio, gro, serio. Dlaczego mi to robisz? Dobrze skoczyłem. Ach, najgorsze jest to, że trzeba wszystko od nowa, no. Ja przynajmniej jak do tej pory tych kutasów tu nie ma, to chociaż taki plus. I myk. I cyk. Przeszedłeś tam to gówno? No. Co, zesrałeś się? Oj, no znaczy no, za którymś razem wreszcie dał radę i był... Masz gruz w gaciach? Tak, to się tyczy do poprzedniego odcinka. O, to już następny. No, to... Dzień dobry. No, to jak na razie jeszcze gówna nie ma. To chociaż tyle dobrze. Czekaj, tam szedłem? Tak, raczej tak, to teraz w prawo. Takie moje pytanie, jak ja tu z kluczem przyjdę? Jakoś się teleportować? Pewnie tak. Nie no, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Teleport. Jest nasz klucz. Pytanie, go przetransportować, żeby nam nie spadł tam na dół. Rzucić go. Albo wsadzić w mordę, a nie lewitować. No, fajnie by było. Jakby Twilight tak zrobiła. Dlaczego ona musi lewitować ten klucz? Nie może go w mordę wsadzić? No.
No jednak takie troszkę męczące jest to jej stękanie. Ale już. A może tak z daleka możesz chwycić? Czekaj, zobaczę, test. Nie. Ale nie dowiem się, jak się nie przekonam. A czekaj, jest możliwy rzut? Nie. Ej, ten klucz to chyba tonę waży. No bo nie przeskoczę tego, za daleko jest. Spróbuj może z daleka ten klucz. Teleport. Ta myszka moja. Nie wiem, wziąć go w giry, próbować skoczyć? A widzisz inną opcję? To umrę na pewno. Ale ryzyk. Ojeju, doskoczyłem. Spoko. Tam pewnie też musisz. No. Poczekaj, wyłącz latarkę, zregeneruj się. Nie wiem, czy to aż tak działa. Chociaż no. Samo się regeneruje i jeszcze z energii swojej. Chyba. Już. Jak to daleko? O, może doskoczy, może. Jest. Ojej. Jeszcze se poregenerujemy. Wyłącz latarkę. Mam nadzieję, że to koniec będzie tego fragmentu. Ha. Nope. Chyba nope. Karteczka. O, znowu tego Toma. Złamał nogę. Aha. A, trochę przeżywa za bardzo tamta bitch. Jest kluczyk. Wydawało mi się, że trzy osoby tu były. Czyżby to był koniec? Nope. Nope, nope, nope. A, wiem, pewnie tam jest bydle. Naciskając jedno, będzie mi gonić, a ja szybko będę musiał się teleportować z jednego do drugiego. No okej. Okay. Fajnie jakby zapisało. Pewnie niemożliwe. Z tą myszką jeszcze to ci się uda. Stamtąd pewnie wyleci.
No, koniec jej. Uff. Ale fajne rysunki tu są. Ładny styl. First started out with hope, which then dissolved into despair. She lost her faith that any pony managed to escape, for now it seemed a sadder tale was starting to take shape. Her thoughts strayed back to home again, which filled her with regret, her chapter of this story soon to join its silhouette. No, okay. Mam nadzieję, że to będzie też miły etap bez tych pieruńskich duchów, co jest zupełnie niemożliwe i tak pewnie będziemy musieli iść w jakiś sposób. Aha. Czekaj, liczymy drzwi na kłódkę. Chyba dwa są. Raz i dwa. Okej, idziemy do pierwszych drzwi po prawej. Co tu mamy? Spoko. Tu będzie wróg. Aha. No, użyj magii, żeby się tam teleportnąć. A, nie użyję. Okej. Cyk. Aha. 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 No to cóż, słabość ciebie, przyjaciółka czy przyjaciel. Ten. Jak to? Mówi się trudno. Idzie się dalej, nie? Chociaż nie wiem, co to jeszcze mogę powiedzieć w tej kwestii. Too bad, po prostu. Dla pocieszenia to... Aha. Nie wiem, czy dla pocieszenia by coś to dało, ale ja to na przykład zginęłem już parę razy, także wiem, jakie to uczucie, lol. Kurde, głęboko. To lecimy. I cyk. Shit. Aha, to wiemy, że w tych drzwiach jest wróg, więc będziemy do niego iść. I latarka. No. Jakby go ominąć. O, wow. Ginę i ginę. No, teraz tu go już nie ma. Chmura pierdów mnie dopadła. Ale przynajmniej wiem, że da się tutaj coś z tym zrobić.
Ale Twilight, spokojnie. To cię nie zje jeszcze. Biegnij! Co ona jakaś nienormalna, że nie biegła? Prosiłbym wyjście. Ciekawe, czy mi zauważy. Piniony rzek. No, tu na szczęście nic nie ma. Jest, to już było. Czytaliśmy, ale niech poprzeżywa jeszcze raz. No, ciekawi mnie, czy w późniejszych etapach będzie ten jeszcze. Czy wchodząc do którejś z tych drzwi jeszcze będziemy mieli do czynienia z gównem. Bo miło by było, jakby właśnie był jak już tylko jeden etap z tym. Bo szanse, że sobie poradzę, są bardzo niewielkie. Dobra, pierwsze drzwi. Dźwignia, okej. I dźwignia. Miło. Opsa. I win. Very nice. Though sorrow seemed to circle Twilight, keeping her contained, she saw despite the danger here, a tiny hope remained. A crack of sunlight cutting through this dismal dark foundation would mean she wasn't distant from the surface and salvation. Her effort now redoubled, she resolved to make her way. Perchance a few more floors until she sees the light of day. But even though escape was close, the shade was also near. 'Twas not the time for recklessness, lest she succumb to fear. Okej. Tego raczej już nie przejdziemy, bo będzie czas skończyć. Także jest. Zobaczymy. Za nami znowu. Opsa. Nope. Run, Forest, run. Przed siebie. A tam jest słoń. Haha. Możesz mnie w dupę. Tak, to jest sunlight.
Teleport. Boom, bitch. Okej, może przejdziemy. No. Dawaj, gro, dawaj. Już powinniśmy kończyć. To akurat może jakimś cudem nam się uda na farcie ten level przejść. To będzie noise. Czyli ty, to się da zniszczyć. To gdyby to w jakimś takim złapać, w sensie to by nas goniło. My to zamykamy w pomieszczeniu, a później tak jakby robimy dziurę w powietrzu i to tym światłem w to naparza i to umiera. Very nice. Tu chcemy wejść. No, słoneczne światło to niszczy. Klucz. Co my tu mamy? Can't run anymore. Getting closer. It's over. Heh! Tu umieraj. Nie masz szkielecików, szkoda, że chyba w głazy się zamieniają. Nie no, tam coś wspominane, że oni wyparowują po prostu. Że to ich pochłania i oni znikają. Coś w tym stylu. Takie buty. Dobra, lecimy. Czyżby koniec? Jej! No co tam dalej, mów, mów. For just a moment, Twilight stopped and pondered what she learned. Though once she was a prisoner, she felt the tide had turned. Ooh. For Sun had kept the beast at bay, at least to some extent, and any such advantages would help with her ascent. This also got her wondering, and slowly it made sense. This weakness could be used as more than just her own defense. Spoko. Takie fajne, logiczne te opowiadanka, sos. Okej, ta mapa wygląda ciekawie, ale jednak się przekonamy, o co tu kaman w następnym odcinku. Także z tego miejsca ludzie się będą z wami żegnał, więc subskrybujcie, szanowniście, w górę dobre komentarze, proszę, zachęcam was do oglądania innych filmików z tego gry, gierujący tam, cześć, się z wami żegnam. I żegnam, cześć. No. Nara.